Wakacyjne targi pracy będą się odbywać na rynku w Jaworznie. Zapraszamy na nie tych, którzy szukają pracy i przygotowane w związku z tym są specjalne atrakcje. Proszę powiedzieć, jak Powiatowy Urząd Pracy w tym roku chce w nowej formule, takiej bardziej otwartej, zaprezentować oferty, chyba szczególnie dla absolwentów. Tegoroczna trzecia z cyklu edycja wakacyjnych targów pracy będzie odbywała się pod hasłem Praca, Pasja, Wakacje. Spotykamy się tutaj na płycie Jaworznickiego Rynku w poniedziałek, to jest 28 czerwca, w godzinach od 12 do 15.30. Przygotowaliśmy pełną moc możliwości. W roli głównej wystąpią pracodawcy, agencje zatrudnienia, wystąpi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, wystąpią Młodzieżowe Centra Kariery, organizacje pozarządowe oraz eksperci rynku pracy i zaprezentują oferty pracy, praktyk, wolontariatu, staży, projektów i programów realizowanych przede wszystkim dla osób młodych, a także udzielą porad dotyczących procesu rekrutacji, sporządzania profesjonalnego CV oraz budowania marki osobistej. Co więcej, w roli głównej wystąpią także mistrzowie pasji i talentu, pani Monika Ślusarczyk, prowadząca własną firmę Centrum Szkoleń Kosmetycznych, zdobywczyni wielu złotych medali na arenie międzynarodowej w zakresie zdobienia i stylizacji paznokci. Zapraszam serdecznie młode osoby, które chcą usłyszeć moją historię i nie tylko moją, bo będzie wiele wspaniałych osób. Pokażemy, jak praca staje się naszą pasją i myślę, że będą mieli się czym i kim zainspirować. Oraz pan Łukasz Trafiałek, prowadzący własną firmę Acro Studio, reprezentant Polski w akrobatyce powietrznej i finalista 12. edycji programu Mam Talent. Podczas targów czekają na nas dodatkowe atrakcje. Będzie to pokaz akrobatyczny z udziałem firmy Acro Studio. Będą odbywały się również rozgrywki z wykorzystaniem gier szkoleniowych. Chcemy zachęcić do stosowania grywalizacji oraz symulator dachowania grupy Cargo. Osoby, które nie dokonały jeszcze spisu, będą mogły ten spis ludności podczas targów wykonać. Zapraszamy wszystkich ciekawych tego wydarzenia, bo to jest jedno z największych wydarzeń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.